Dzień dobry, dzień dobry. Tu pan Perfekt. Kilka tygodni temu nagraliśmy film o czyszczeniu mojego ekspresu. Użyłem tam swojego odkurzacza i pojawiły się pytania, co to za odkurzacz. Dlatego postanowiliśmy dzisiaj nagrać specjalny odcinek na temat odkurzacza, jaki mam zainstalowany w domu. Mój główny odkurzacz w domu to odkurzacz centralny i jest on w 100% bezobsługowy. Dosłownie mieszkając w domu przez 3 lata, chyba raz musiałem go czyścić. Dlaczego tak jest? Ponieważ w tym odkurzaczu jest zasilanie wody i ta woda zatrzymuje nam cały brud w tym pojemniku. Za chwilę go uruchomimy, pokażemy, jak to działa. I po napełnieniu się tego zbiornika odkurzacz się wyłącza i wszystkie kurze, jakieś włosy czy cokolwiek się pojawia w domu spływają bezpośrednio do kanalizacji. U mnie w domu jest to oczyszczalnia przydomowa i do oczyszczalni zrzucany zostaje cały zasobnik tego odkurzacza. Nie trzeba nic wyrzucać do kosza, wyciągać worka, po prostu wszystko spada do oczyszczalni ścieków. Ten odkurzacz to odkurzacz wyprodukowany w Portugalii przez firmę Aspilusa. Jest to model Aquamatic 550 i on charakteryzuje się tym, że ma dwie niezależne jednostki ssące, które mają łącznie 3500 W. Ja wybierając ten odkurzacz znalazłem gdzieś recenzję w czasopismach branżowych, że to jest dobre rozwiązanie i tak naprawdę stosuje się go już nawet jako odkurzacz centralny w małych hotelach, bo takie informacje gdzieś tam znalazłem, kiedy wybierałem ten odkurzacz. On jest idealny dla alergików, ponieważ 100% powietrza, które zostaje wyssane z domu, poruszane razem z tym kurzem, zostaje przefiltrowane przez właśnie ten filtr wodny i tam zrzucona zostaje ta zawartość do kanalizacji. Tutaj jest dodatkowy pojemnik na pył, który ewentualnie zostaje, ale tutaj tego naprawdę nie ma, bo po 3 latach użytkowania, kiedy tam zaglądałem, to jest po prostu ubrudzony tylko pojemnik i tyle. I z tego odkurzacza ja akurat mam zabudowany jeszcze taki tłumnik, który jest w szafce, nie będzie go widać, nawet gdybym otworzył, bo tam jest po prostu zatkana ta przestrzeń. I z tego odkurzacza wylot jest na zewnątrz. Ja go uruchomię i myślę, że nagramy na zewnątrz, jak to głośno tam wydmuchuje to powietrze. Odkurzacz teraz pracuje już przez kilka minut i tutaj za garażem pod dachem mam wylot z tego odkurzacza. On naprawdę mocno dmucha, bo te dwie jednostki przepompowują bardzo dużo powietrza. W swoim domu mam 4 gniazda, z których mogę odkurzać. Jedno jest w garażu, jedno na poddaszu, jedno w salonie i jedno w okolicach sypialni. Ale zainwestowałem również w taką rączkę, która bezprzewodowo może sterować tym odkurzaczem, czyli kiedy mamy powiedzmy 12-metrowy wąż założony do odkurzacza, to z tej perspektywy możemy go uruchomić. Błyskawicznie woda ścieka do kanalizacji, natomiast gruby, że tak powiem, brud zostaje na sitku w odkurzaczu. Od czasu do czasu trzeba go po prostu rozebrać, wyciągnąć i te grubsze śmieci wyrzucić do kosza na śmieci, ale zupełnie raz na pół roku ten zabieg wystarczy przy takim codziennym sprzątaniu w domu. W każdym gnieździe mam zainstalowany tak zwany system RetlaFlex, czyli wąż, który zwija się automatycznie po sprzątaniu. Jesteśmy teraz na moim poddaszu, a z racji tego, że mamy parterowy dom, to tutaj ten wąż wyciąga się jakby z dołu gniazda, ponieważ w wylewce zainstalowana jest instalacja, bo sam to robiłem z moim hydraulikiem. I tutaj na strychu mam najdłuższy wąż, bo on ma bodajże 15 metrów. Natomiast jest to bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż po skończonym sprzątaniu po prostu nie muszę tego węża
gdzieś chować do szafy, tylko po prostu uruchamiam odkurzacz i wąż sam się zwija do instalacji. W momencie, gdybym zatkał teraz końcówkę, to po prostu zostanie natychmiast wessany, ale zrobimy to na dole. Teraz po prostu podam do gniazda i wąż fajnie chowa się w instalacji. Ile potrzebuję, tyle go mogę zablokować w każdej chwili. Natomiast jest to wygodne, że nie trzeba tego węża chować w szafie i nie zajmuje miejsca, ani nie musimy go nigdzie przenosić. Nie? I tutaj go zatykam i on się wsysa automatycznie. Tak jak mówiłem, w domu te gniazdka Retraflex zasilane są od góry. Tutaj mam węża, który ma 12 metrów długości. Proszę zwróćcie uwagę, że on jest w takim oplocie materiałowym, czyli jak się go ociągnie gdzieś, to no nie niszczy mebli czy futryn w drzwiach. W każdej chwili możemy go zablokować. On w tym momencie się już uruchamia. Słyszymy tylko szum powietrza, ponieważ odkurzacz jest daleko. Możemy go wyłączyć, pociągając ten czerwony dzyndzelek do przodu. Natomiast z poziomu rączki, tak jak mówiłem przedtem, w każdej chwili możemy go uruchomić, naciskając jedynkę i wyłączyć, naciskając zero. Jest to bardzo funkcjonalne w momencie, kiedy jesteśmy dalej od gniazdka, nie musimy wracać i wyłączać. A jeżeli chodzi o schowanie węża, to tak jak mówię, idzie to bardzo dynamicznie i bez żadnego problemu, tyle tylko, że trzeba zatkać końcówkę i wąż się wsuwa bardzo szybko do ściany. I moim zdaniem, jak analizowałem odkurzacze centralne, to było najciekawsze rozwiązanie dostępne na rynku, dlatego je wybrałem. Jako dodatkowe akcesoria do tego odkurzacza można dokupić końcówkę do sprzątania samochodu. Tutaj są specjalne dziurki, żeby mogła zasysać powietrze, żeby ten ciąg był lepszy. Ktoś kiedyś mówił, że to jest taka szmatka do odkurzacza, bo to jest końcówka do zdejmowania kurzu na przykład z deski w samochodzie. Taka wąska szczotka, ja jej używam głównie do sprzątania samochodu. Tutaj jest ta rączka ze zdalnym sterowaniem, tutaj mam rączkę bez zdalnego sterowania. I tak naprawdę podstawowa szczotka do podłóg czy dywanów, która jest najbardziej funkcjonalna. Ta szczotka to najczęściej używany element do odkurzacza centralnego, bo jest to podstawowa szczotka do odkurzania podłóg, płytek czy dywanów. Ona jest bardzo funkcjonalna, bo ma taką płynną regulację, że w zależności od tego, jak wysoka jest osoba, to w łatwy sposób może sobie to poregulować. Tutaj, gdybyśmy chcieli, żeby słabiej ssał odkurzacz, to też możemy mu wpuścić powietrze z boku. No i ta rączka w bardzo łatwy sposób się demontuje, żeby założyć tą rączkę bezprzewodową. Pamiętajcie o tym, bo sam to przerabiałem na własnej skórze, jak instalowaliśmy ten odkurzacz, żeby zadbać o to, aby te rury, które instaluje się w ścianie czy w wylewce, były na tyle długie, żeby ten wąż, który wyciągamy z gniazda, zmieścił się po prostu fizycznie. Ja mam u siebie w domu 4 takie niezależne węże, czyli musieliśmy tak tą instalację rozłożyć po płycie, żeby po prostu zmieścił się na długość ten wąż bez kolizji, bo ten cały układ jest spięty, tak? Czyli tam mamy kilka trójników, gdzie zasysa to powietrze z wszystkich gniazdek równocześnie, bo w czystej teorii można odkurzać jednocześnie w garażu i w domu. To nie przeszkadza, bo te jednostki mają na tyle dużo mocy, że bez problemu to obsłużą, ale należy pamiętać, żeby węże zmieściły się w instalacji. Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i napiszcie w komentarzach, czy to rozwiązanie się Wam podobało.